przywitajmy się piątką tak zwaną, czyli wy przyłożycie rękę do monitora, telefonu, do dupy, a ja przyłożę do kamerki i przybijemy piątkę. Także na 3-4. 3-4. Na TikTok mam wejść? Jak się to włączało? Popularne? Nadal nie rozumiem, czy to są polskie filmy, czy nie? Ona jest z Polski? Ty, to jest ta piosenkarka, co była na tym. Ona ma tylko 500 tysięcy? Obserwujących? Jak mało. Ty, ona obserwuje 1500 osób? Kim w dupę cudem. Może... Jesteście gotowe naprawdę pokazać, że chcecie to? Ja pierdzielę. TikTok. TikTok Wojtek Gola? Jesteś takiego? Ale to jest nawet fajne, szczerze. W sensie, no, to jest takie oczywiste, ale jednocześnie ten kod wygląda jak, wiesz, fajne nawet. O. O nie. Jego TikToki nigdy... Znaczy jeden widziałem do tej pory, nie był zrozumiały. Zobaczmy, czy ten będzie. Tupe, niezły lifehack. Ale po co on to na tą słomkę naciął? DJ Remo ma fajny TikTok, pooglądajmy. O nie. Robi lifehack z... Nie, Disa, Dis robił. Jak on tu zasnął? Co? Myślisz, że ten koleżka śpi? Fan. Dobra, zobaczmy inne fan, bo to jest dobre. Fan. Co? Może mi ktoś powiedzieć, co było w tym śmiesznego? Wehikuł czasu. Co to? Okej, ale fajnie to nawet wygląda. Ty, może na tym TikToku, tak jak pisał jeden chłop w komentarzach, jest dużo gówna, ale czasem się trafiają nowi, znaczy normalni ludzie. Jak myślicie? To jest ten typ z TikTokers. Cerzę chyba, tak? O nie, to jest ten typ, co go nie lubię. Ten. A, opis. Myślałem, że tylko ja mam takie fajne rzeczy. Nie lubię, jak ktoś ma... w dupę publiczna hulajnoga elektryczna. Poczekaj, co? O, komentarze. Mamie niech pokaże swojej, że żałuje, że go urodziła. Myślę, że ona w sumie bez tego obejrzenia tego filmu żałuje. O kurde, to może być dobre. Uruchom generator słów, pokaż nam przedmioty, które wylosowałeś. Czemu u niego pomidor wygląda jak uśmiech? O co tu chodzi? O kurde. Dobra. Star. Smutna mina. Drugie podejście. Okrągły kształt. Trzecie podejście. Fajne. Nawet. Uśmiech. Czwarte podejście. Długopis. Jest, mam go, mam go. Kim ona jest? Ona ma swój kanał na TikTok? Chcecie, kochani, jakieś spotkania? Co? Już to chyba poduszka jest, widać. O kurde, w dupę. A to kto? Moje ulubiony rodzaj TikToka. W dupę nie wiadomo, co to było. TikTok. Ale to lifehack.
Czemu napołknęła to? Poczekaj, wiesz co mnie zastanawia? Czemu w tej butelce po cisowiance jest piana, jakby tam był płyn do mycia naczyń w środku? Czemu w dupę w tej butelce jest taka piana? Co się dzieje? A sam spróbuj coś lepszego zrobić. Witam. W końcu się udało. Klasyczny argument. Miło mi. Witaj, prezesie. Nawet dyplomu nie musisz pokazywać. Już widzimy, że masz duże IQ. Nie przejmuj się tym, prezesiku. Po prostu sobie usiądź i patrz na nas z góry tutaj, na małpki, czyli nas. Bawimy się w internecie patykami, kijami, kamieniami, luj tam. Wszystko jest super. Dobra, oglądaj lepiej, jak się ziemniaki gotuje. Ty, naprawdę będzie ziemniaki gotować. Nice! Dobra, czekaj, bo mieliśmy zobaczyć tego. Wylosujesz przedmiot, co to pokazujesz? Coś, co masz bardzo długo. Coś, co masz bardzo długo. Ten telefon, ten. Dobra, dalej. Smutna Milka. Dobra, dalej. Łzy mi. Buga! 16 tysięcy polubień to ma. Nie wiem, w dupę nie wiem, o co tu chodzi. Siema, dzisiaj nagramy filmik. Pokaż coś na literę O. Okulary, pokaż okulary. Okulary, coś co nosisz na co dzień. Okulary, coś co słońce zasłania. Okulary, pokaż, że masz downa. Mam downa, ale jak założę okulary, to nie mam. Haha, to znaczy, że przegrałem, bo nie mam downa? Ja nie wiem, w dupę, o co się dzieje na tym TikToku. Nie rozumiem, o co chodzi w tym pokazywaniu rzeczy. Dupę, tu chodzi, ja myślałem, że w tym wylosuj coś, to chodzi o to, że jak są takie jakby kalambury, że na przykład masz pokazać, na przykład wylosował ci pies i masz pokazać psa, żeby inni zgadli, że to jest pies. Myślę, że o to w tym chodzi, że na przykład długopis, to nie masz pokazać w dupę, że masz, trzymasz w ręku w dupę długopis, bo ci się długopis wylosował. To o to w tym chodzi, to jest w dupę tak tępe? Wody to masz w max w głowie. Ty. To jest tak gówniana aplikacja, że ty piara sobie przygotowała rzeczy, bo wie, co się wylosuje. Niesamowicie kreatywna w dupę na TikToku aplikacja. Nie interesuje mnie nic, tylko jak... Ija majeja. Whisky, koła, Karolewa, tanspoła. Whisky, koła, Karolewa, tanspoła. Whisky, koła. To jest tak ciężka rzecz, że słońce zagina każdego TikTokera. Wyobrażasz to sobie? Jezus Maria, jak oni by mieli pokazać inteligencję, to wydaje mi się, że prędzej by skasowali konto na TikToku. Jak już słońce ich tak niszczy. Inteligentna mina, pokaż. Co? To już lepiej pomidora! Pokaż słońce? Dobra, czekaj. 3, 4. Proszę, moje słońce, które daje mi energię. Nie ma sprawy. Patrzcie, najśmieszniejsza rzecz, jeżeli chodzi o Malika Montana. Już kiedyś to pokazywałem. I to nie jest najlepsze. On sobie tylko kebaba je. Ale komentarze. Kebab w pieprza kebaba. Malik kanibal. Nie mógł... Wymień 5 imion zwierząt z filmów. O matko, nie wiem, w ogóle. A nie, nieważne. To były te trzy? Jakie? Dobra, ja wymienię. Szrek, osioł, kot w butach, stary, bo był żabą i smoczyca.
Don't be afraid of frog. Shrek to zwierzę? No a co to w dupę jest? A co to jest jak nie zwierzę? Chłopie! W sumie ludzie to też zwierzęta, więc można wymienić tak. W dupę Stew, wiesz co chodzi, Blołek, Marcin Dubiel, Spartiatix. Piątka monsterami, dobra. Znaczy nie monsterami, ja nie piję monstera akurat. Tutaj sobie piję taki napój. Ale jak macie coś do picia, teraz kawa, herbata, cola, woda, cokolwiek, stuknijmy się. Na zdrowie, żebyśmy byli cały rok zdrowi i wiecznie żyli. Albo umarli szybko, jak już się ktoś w dupę męczy tym życiem zapieprzonym. Na 3-4. 3-4. Cholera, jak to mocno uderzyło. O, stuknięcie i... Ała? No w dupę miałeś szklanką stuknąć, a nie w dupę czołem z temo. Ale ja pamiętam. Sid, no, Sid. Maniek. Król Lew. W sensie Sid. Król Lew. Imiona. Imiona z bajek. Król Lew i Louis. No Sid. Maniek. O, Sid! My też go A nie, my nie Sida. Ale śmieszny początek streama! Co sądzisz o nazwie Patrycji Widera? Widupa. Widupa. A skąd twoja nazwa w takim razie? Wiedziałam, że będzie to pytanie. A, widzisz, przygotowałaś. Tak jak z tego tak z tego żartu. Czy obraża, czy co sądzisz o nazwie Widupa? No nie wiem, widać rodzice lubili takie słowo. To skąd twoja nazwa, pęknięta gumo? Nie, ale był taki żart, wiesz o co chodzi? No był taki żart po prostu. Więc nie mówię o niej, ale był taki żart. Pamiętacie go? Dużo czasu nad nim spędziłam. Ty, fajne to przejście było nawet. Jak na 12-latkę, tamten typ był w moim wieku, co go ostatnio oglądaliśmy. Ja pierdzielę, czemu to jest tak głośno ten TikTok? W dupę oszaleje zara. Gdy twój chłopak zdradził cię z twoją przyjaciółką, kto zraniłby cię bardziej? A gdyby twój chłopak zraniłby cię z twoją przyjaciółką, kto zraniłby cię bardziej? W dupę niesamowicie ciekawe pytanie! Niezłe, ciekawe kto. Stary? Przyjaciółka. Czemu piszą przyjaciółka? A bo one mają po 11 lat i po prostu chcą mieć w końcu tego chłopaka. Zapomniałem. W dupę dla kogo jest TikTok? A przyjaciółkę już przecież mają. Trzeba podchodzić z głową otwartą na takie tematy. Lepiej w tych czy w tych? Ale są w dupę nawet inne kolory. Ciężko to porównać. Ale ten brązowy jakiś taki średni chyba. Bo jakby twarz jej się wydaje bardziej okrągła przez ten kolor. Tak mi się wydaje, jak myślicie. Chyba, że akurat tak się ustawiła do kamerki. Ma lepszy niż teledysk. Szkoda, że nie jesteś już tą starą Sonią. Wolałbym tamtą. Ta już nie ta sama osoba co rok temu. Co rok temu? Przecież nie będzie wiecznie dzieciakiem. Ludzie. To już nie ta sama Sonia. Trudno, każdy ma prawo do dojrzałości. Ale czemu koniec? Bo puściła Shaftera? A nie w dupę. Dajcie przykład, jakiej nuty by mogła puścić, żeby była, że jest ten, ma 10, tam 2 lata. Malik Montana? Co ty? Siadaj mi na jajach swoim pustym kuperkiem. To nieźle, chłopie. Widzę, że wiesz, co jest ten teges. Jezus Maria. Szybko, oglądamy to. Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. Naprawdę? Nie mam zbyt wiele czasu, ale mów. Co się dzieje? Marek Zemia. Marek Mostowiak. Dupa. Nonsens. Dźwięki ataku. Kobliny! Niniejszym tytułuję cię gównem. O. A teraz wynoś się. Ty nie widziałem tej końcówki. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej?
Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił, patrz, on wygląda o tak, zabija bez litości wszak, on zabijał łypę.